Szanowni Państwo, jak widzicie, czytam książkę. Czytam Rzeczpospolitą między lądem a morzem, o wojnie i pokoju, a właściwie kończę już czytać. Jestem w ostatniej części o Polskim Teatrze Wojny. Z tego, co do mnie dochodzi, dla wielu najciekawszej części tej książki. Myślę, że kilka tygodni ciągłego czytania, wiele godzin dziennie, było wartym wysiłkiem. Z tego też powodu zachęcam wszystkich do kupienia audiobooka i bardzo dziękuję.